Po przegraniu wyjazdowego meczu na szczycie w Ostrowie Wielkopolskim występujący w Lidze Centralnej KPR Legionowo miał w sobotę okazję pokazać u siebie, że był to tylko wypadek przy pracy. Nim jeszcze zaczął się mecz, solidną porcję braw zebrała pokazana po raz pierwszy maskotka gospodarzy. Sympatyczny ptak ochrzczony imieniem KPR-ek. I to pod jego czujnym okiem miejscowi rozpoczęli bój z ekipą MKS-u Grudziądz. Przestrzeń między słupkami obu drużyn została odczarowana bardzo szybko. I to tak skutecznie, że przez długi czas gole padały właściwie po każdej akcji. Co może niezbyt dobrze świadczyło o obronie miejscowych, za to wręcz przeciwnie o ich ataku. Pierwszy raz przyjezdni pomylili się dopiero w 8 minucie, kiedy świetną interwencją popisał się Tomasz Szałkucki. KPR nie wykorzystał jednak szansy na objęcie prowadzenia, a MKS po chwili znów trafił. Na półmetku pierwszej połowy goście prowadzili 10-9, lecz mijały kolejne minuty i żadnej z drużyn nie udawało się wypracować optycznej ani bramkowej przewagi. Dopiero końcówka inauguracyjnej partii dzięki pięknym bramkom Krystiana Wołowca i Jakuba Brzezińskiego należała do KPR-u, który zszedł na przerwę prowadząc 18-16. Pierwsza połowa to w zasadzie cały okres 30 minut bramka za bramkę, gdzie no, ciężko nam było złapać jakiś rytm w obronie. Nie mogliśmy znaleźć takiego porozumienia. W ataku graliśmy dosyć sprawnie, pomimo takich własnych błędów, jakichś piłek niedokładnych, błędów faulów ofensywnych. Natomiast generalnie ta gra w obronie mniej lub w ataku lepiej lub gorzej, ale nam się układała. Dosyć szybko zdobywaliśmy bramki, te akcje nie trwały jakoś długo, natomiast problem był w obronie. Tuż po rozpoczęciu drugiej połowy KPR podwyższył prowadzenie, ale w utrzymaniu kontaktu mocno pomagał przyjezdnym ich bramkarz, który kilka razy zablokował piłce drogę do siatki. Na szczęście Kacper Zacharski też nie próżnował i w 36 minucie gospodarze po raz pierwszy prowadzili 4 golami. Było widać, że miejscowi z akcji na akcję czują się coraz pewniej, realizując plan zdobycia tego dnia kompletu punktów. 10 minut przed końcem KPR miał w zapasie 6 trafień, więc do jego realizacji było już bardzo blisko. Choć MKS ambitnie dążył do wyrównania, zdołał jedynie zmniejszyć rozmiary porażki. Po widowiskowej końcówce gospodarze wygrali 34-27. Wyjaśniliśmy sobie pewne rzeczy w szatni w przerwie i te rzeczy zaczęły funkcjonować. Włączył się też Kacper Zacharski, z czego bardzo się cieszymy. Włączył się do gry, odbił kilka bardzo ważnych piłek i sporo swoją drogą tych piłek, bo wyszedł powyżej około 35%, co dla bramkarza jest bardzo taką przyzwoitą skutecznością i to pozwoliło też złapać jeszcze więcej pewności w ataku pozycyjnym, wyprowadzić kilka ataków szybkich, które kończyliśmy. Cieszymy się z 3 punktów. Trenerzy i działacze są też zadowoleni z postawy młodych zawodników. Wprowadzanie ich do pierwszego zespołu idzie, póki co, wzorowo. Są zatem powody do optymizmu. Jest to bardzo fajna młodzież, no, która wchodzi na te ligowe, na te seniorskie parkiety w Lidze Centralnej, na drugim szczeblu rozgrywek krajowych. Radzi sobie całkiem nieźle. Mają swoje prawa do błędów, nazwijmy to w ten sposób. Mam nadzieję, że tego nie będą słuchać, ale to są zawodnicy, którzy zdobywają swoje doświadczenie i mamy nadzieję, że w miarę nabywania tego doświadczenia, tych błędów będzie coraz mniej konsekwencji, coraz więcej i coraz więcej takiej swobody w rozgrywaniu akcji, w rozpoznaniu sytuacji, w podejmowaniu prawidłowych decyzji. Mocno na nich liczymy, zresztą oni dobrze o tym wiedzą, bo stawiamy im dosyć wysokie wymagania. Jesteśmy jak najbardziej zadowoleni z tych młodych chłopców, a zawsze liczymy na więcej. Po 9 kolejkach Ligi Centralnej legionowski klub zajmuje 3 pozycję w tabeli. Do liderującego Argedu Ostrów Wielkopolski, tracąc w tej chwili 9 punktów.